Słuchajcie, moi drodzy, dzieje się w Minecrafcie i to dzieje się naprawdę, naprawdę poważnie. W najnowszej becie Minecrafta Bedrock Edition został dodany generator skinów, generator postaci, dzięki czemu nie musimy już ładować własnych postaci do gry, ale możemy stworzyć własną postać, tak jak na przykład w Simsach albo w jakiejkolwiek gierce innej, gdzie tworzymy własną postać z części, czyli na przykład z włosów, oczu, ust i tak dalej. Nie musimy umieć kompletnie edytować skinów tak jak do tej pory, czyli w jakimś Photoshopie czy w Paincie. Słuchajcie, to jest coś, czym się naprawdę bardzo ekscytuję i mam wrażenie, że moje robienie skinów w HD, które robiłem jakoś kilka tygodni temu, pójdzie kompletnie na marne, ponieważ ta funkcja będzie 100 razy lepsza niż jakiekolwiek bawienie się w Photoshopie. No ale dobra, przede wszystkim, zacznijmy od początku. Na Minecraft.net dwa dni temu został opublikowany taki post, gdzie właśnie wszyscy zostali poinformowani o tej opcji, więc jestem troszeczkę spóźniony, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i możecie w tym poście poczytać między innymi, jak to ma działać i jak to wygląda. Ja nie będę sobie spoilerował, ponieważ chcę odkryć tą funkcję razem z wami. Więc jeśli chcecie sami przetestować, to musicie dołączyć do beta testerów Minecrafta Bedrock Edition, a dokładniej Windows 10 Edition, Xbox One i Android. Na tych trzech platformach chyba są wersje beta Minecrafta, a my, słuchajcie, przełączamy się od razu na naszego Minecrafta, no i musimy zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, bo jestem mega podekscytowany. To jest beta 1.13.0.15 i to, co widzimy, to to, że znowu oczywiście nie mam mojego skina. To jest chyba już norma, ale oprócz tego mamy guzik profil i gdy klikniemy na guzik profil, co my tu mamy? Okej, mamy okno wyboru skinów. Możemy sobie po prostu zrobić kilka skinów i wybierać je w taki prosty sposób, ale to, co mnie interesuje, to jest ten guzik edytuj postać. Czy to jest właśnie to, czego szukamy? Okej. Poczekajcie, tutaj mamy w posiadaniu... Aha, tu mamy nasze skiny, które kupiliśmy albo które dostaliśmy w jakiejś paczce. To są wszystkie te skiny, które mieliśmy do tej pory, a nową rzeczą jest to. Okej, słuchajcie, w takim razie ciało. Aha! Zobaczcie, mamy podstawowy. Czym jest podstawowy? Aha, możemy sobie zmienić skórę. Możemy zmienić sobie skórę naszej postaci. Czyli na przykład zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda ogolony Steve? Proszę bardzo, oto ogolony Steve. Może chcieliście Steve'a ze skórą gładką jak pupcia niemowlaka? Proszę bardzo. Nie wiem, po co chcielibyście takiego Steve'a, ale możecie. Okej, no to co? Robimy własną postać, prawda? Robimy własną postać. Okej, czyli myślę, że nasza postać powinna mieć... Może... Dobra, niech będzie miała taką skórę. W ogóle chwila. Aha, każda z tych, zobaczcie, się jakoś nazywa. To się nazywa Vitiligo Skin, to się nazywa Brownie Skin. Dobra, czyli bierzemy sobie zwykłą skórę i możemy... Widzę, że możemy wybrać kolor. Okej, możemy być Simpsonem, ale nie, dobra, wybierzmy sobie jakiś kolor skóry taki w miarę normalny, na przykład taki. I co dalej? Okej, chwila, bo tu jest zbyt dużo rzeczy, ja tutaj muszę to wszystko przejrzeć. Oczy. Okej, po kolei. To mi wygląda na jakieś oczy Pikachu. Mamy takie oczy. Możemy być cyklopem, okej. Gościem z wielkimi brwiami. Jakimiś dziwnymi. Wiecie co, te oczy są trochę dziwne. Można być jednookim, można być takim podejrzanym typkiem, który tak się podejrzanie patrzy. Chwila, czy te oczy są animowane? Te oczy są animowane, czyli każdy, kto będzie miał skina z tego generatora, prawdopodobnie będzie miał też animowane oczy, więc na serwerze będziecie mogli się patrzeć ludziom w oczy i oni będą mrugać. Okej, epicko. Te oczy są coraz dziwniejsze. O co chodzi? To jest człowiek z jednym okiem i bez drugiego? To jest ktoś, kto mruga? Jakieś bardzo anime oczy, które trochę dziwnie... Co ci się stało, kolego?
Dobra, ale to były wszystkie oczy. Wiecie co, ja sobie wybiorę jakieś takie zwykłe. Niech to będzie gość z wielkimi brwiami. Będziemy mieli kolesia z wielkimi brwiami i możemy mu zmienić kolor... Możemy mu zmienić kolor oczu, ale genialnie. Dobra, czyli nasz gość będzie miał oczy... No może nie takie, może takie trochę jaśniejsze. Dobra, niech będzie miał takie zielone, jasne oczy. Dobra, oczy, usta. Co to jest? Co to ma być? O nie! Co to są za usta? Bezzębny jakiś koleś. Dobra, ten jest spoko. Tu się ktoś ładnie uśmiecha. Trochę dziwnie. O, ktoś drze japę. Spoko. O, to może być Pikachu face. Możemy zrobić surprised Pikachu face. Ale poza tym te, powiem wam, że te usta są takie dosyć dziwne. O, to jest w ogóle prawie że usta zio. Ale czy możemy tutaj wybrać jakieś takie zwykłe, może nie śliniące się, takie, czy może będziemy krzyczącym gościem? Nie, zróbmy sobie po prostu uśmiechniętego ziomka, tylko już teraz, o nie, nie, nie ten guzik. Już teraz widzę, że oczy są chyba złe, musimy dać jakieś oczy, które są wysoko. No może nie aż tak, no nie, dobra, wiecie co, to nie pasuje, to kompletnie nie pasuje, zróbmy o takie oczy. Dobra, i uwaga. Rzecz, która interesuje mnie teraz najbardziej, ponieważ od zawsze dla mnie problemem było to, że nie da się zrobić jakichś fajnych fryzur w Minecrafcie, ponieważ wiecie, głowa skina jest taka kwadratowa i niewiele można z niej zrobić. Tymczasem tutaj mamy włosy w różnych kształtach. Zobaczcie, możecie mieć taką fryzurę w Minecrafcie. To jest tak niesamowite, tak genialne, po prostu... Wow, zobaczcie, możemy mieć normalnie sobie włosy na żel postawione, możemy mieć... Dobra, to chyba bardziej dla dziewczyn. O, możecie mieć dready, chcieliście być kiedykolwiek jak multi, proszę bardzo, możecie być jak multi. Chcieliście łysieć, proszę bardzo, chcieliście mieć... chcieliście mieć za kola, proszę bardzo. Czy mamy tu jeszcze jakieś inne fajne? O, fryzura na Yoshiego, no spoko. Ale kozak! Ale kozak! Ja nie mogę. Genali będzie musiała to zobaczyć. Czy możemy zrobić takie włosy typowe dla Genali? Są tutaj takie? Te? Chyba te są najbliżej, ewentualnie... Te są trochę za płaskie. Czy są takie włosy? Te są chyba takie najbardziej Genaliowe włosy. Ale nie ma koloru niestety, więc z kolorem byłby problem. Ewentualnie coś takiego, ale to raczej nie jest ten kolor. Dobra. Zróbmy na razie swojego skina. Zróbmy po prostu ziomeczka z włosami do góry. Tyle jeśli chodzi na razie o włosy. Mam nadzieję, że tych włosów tutaj będzie coraz więcej, że będą dodawane wraz z aktualizacjami, albo że będzie można kupić jakieś paczki z tymi częściami. Zarost. Jaki mamy zarost? Mamy bródkę, proszę bardzo, taką jak ja mam piękną. W ogóle nikt mi nie pochwali. Każdy hejtuje moją bródkę. Nikomu się moja bródka nie podoba. Zobaczcie, mogę sobie zrobić tak. I będę miał, nie widać, będę miał brudkę jak ten, jak czarodziej. Dobra, wracając do tematu. Te brody wyglądają dosyć dziwnie. Znaczy, no możemy zrobić gościa z brodą. Proszę bardzo. Będziemy mieli gościa z brodą, nie ma najmniejszego problemu. Te jego oczy są trochę dziwnie takie rozjechane, ale dobra, zostawmy to. Zarost ręce. Czy wy to widzicie? Można być kapitanem Hakiem, albo można mieć rękę doniczkę, albo rękę jakiegoś... Co to jest w ogóle? A to jest bacon. Można mieć rękę mecha, robota, jakiegoś potwora. Ale jazda! Aha, i teraz rozumiem. Zobaczcie, to wszystko... To są elementy płatne, czyli trzeba sobie kupić... Tak myślałem, aj, Minecraft. Już myślałem, że za darmo dadzą tyle fajnych funkcji, ale oczywiście nie. No trzeba płacić, to będą itemy rzadkie, wiecie, tak jak w grach MMO, albo gdzieś w Fortnite, albo gdzieś są itemy, które są często spotykane i są elementy rzadkie, legendarne, unikatowe.
no to tutaj trzeba za nie zapłacić, niestety. No ale dobra, ręce, nogi. Chcę zobaczyć, jakie mamy nogi. Czy możemy na przykład mieć zamiast nóg kółka albo coś? Nie, ale można mieć nogę robota. To jest naprawdę epickie. I zobaczcie, i w prawdziwym świecie normalnie nie da się czegoś takiego zrobić, ponieważ noga zawsze jest w tym samym kształcie. Nie da się zrobić, że dolna część nogi będzie mniejsza, albo że będzie jakaś przezroczystość, albo coś wystającego. Więc to ten kreator już daje tyle niesamowitych możliwości, że po prostu wow. No ale dobra, w takim razie nogę musimy zrobić domyślną, nie będziemy nóg zmieniać. Rozmiar, to jest fajne. Ponieważ możemy zrobić naszą postać po prostu malutką, a raczej karłowatą, trochę jak ten, jak Peter Dinklage, albo Mini Mike, o, bardziej chyba Mini Mike'a wyłapiecie niż aktora. Proszę bardzo, ale możemy też być wysocy, proszę bardzo, tak jak ja jestem, 1,83 m hir, więc wiecie, no, nie, to wcale nie jest wysoko. Rozmiar ramion, czyli możemy zrobić oczywiście męskie i damskie ramiona, z tym nie ma najmniejszego problemu, a z wysokością, no mogę być, nasz bohater może być wysoki, nie ma problemu. I tyle jeśli chodzi o ciało, co mamy dalej? Mamy styl, czyli miliard różnych koszul i koszulek, okej. I wszystko widzę, że jest płatne, no dzięki, aha, czy to jest, jesteśmy nadzy? Nie, to jest po prostu koszula, okej. Oczywiście wszystko jest płatne, więc... Spodziewałem się troszeczkę lepszych darmowych itemków. Dobra, to jest darmowy itemek, to możemy założyć, dobra. Dół, co mamy na dół? Jakieś spodnie. Te są za krótkie, te są jeszcze bardziej za krótkie. Czy mam jakieś zwykłe jeansy? Dać nam jakieś zwykłe... O, to są zwykłe jeansy. Szkoda, że nie można ich pokolorować, to by było fajne. Czy coś tu jeszcze jest oprócz tych jeansów fajnego? Nie, mamy krótkie spodenki, ale to wygląda coś dziwnie. No dobra, będziemy mieli jeansy. Idziemy dalej. Odzież wierzchnia, czyli na to wszystko można jeszcze założyć jakąś bluzę albo koszulę. Spoko. Poczekajcie. Bluza? Okej, fajna. To mi się podoba. Tam coś widzę, mi się dalej nie chce załadować. Kolejne bluzy. No dobra, mamy tylko tą, jeśli chodzi o możliwość. Oczywiście mam jakieś takie, zobaczcie, kosmiczne stroje i tak dalej. No ale to nam raczej tutaj żadnego fajnego efektu nie zrobi. Okej, bierzemy sobie zwykłą pomarańczową bluzę. Co jeszcze? Nakrycie głowy. Może mi czapkę. Dobra. Czapencja, czy mi wywaliło internet, czy coś? Czy coś się tutaj stało? Bo powinienem mieć te... Dobra, problem zażegnany, mam jakiś problem z internetem, to nic. Patrzcie, możemy mieć na przykład kapelusz. Wielki, ogromny kapelusz i każdy będzie go widział. To jest akurat epickie, słuchajcie. Tak samo jak czapki, zobaczcie. Możemy mieć czapki z daszkiem, korony, Szymkowi się spodoba. Możemy mieć uszka. Szkoda, że nie można mieć uszu elfa, to by było super. No i możemy na przykład udawać babuszkę. Ale te wszystkie czapki to jest chyba najfajniejsza opcja z tego wszystkiego, patrzcie. Okej, to jest dziwne. To wygląda akurat dziwnie, ale różne wianki i tak dalej, słuchajcie, to jest bardzo fajne, bo wystaje ponad skina. W żaden inny sposób nie możemy tego zrobić. No ale widzę, że jedną darmową rzeczą jest chyba tylko to, więc... i to jeszcze jest. No ale akurat chustki na głowę nam nie są potrzebne, więc to na razie zostawiamy. Rękawice. Można mieć rękawice golema, spoko. Możemy mieć jakieś bardzo długie rękawiczki. Możemy mieć... to są rękawice bokserskie, okej. Możemy mieć jakiś sygnet i tak dalej. No, nie widać tego wszystkiego, bo jest pod bluzą, no ale... Musicie mi uwierzyć, że to tam jest. Rękawice bokserskie byłyby akurat spoko, ale dobra. To wszystko zostawiamy. Obuwie. Buciorki. Buciorki mamy również dziwne. No, internecie, proszę, dajesz. Tych butów w ogóle nie widać. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Mamy... What?
Aha, to są takie kapcie. Na pewno macie. Niektórzy z was mają, jeśli macie, napiszcie w komentarzu. Takie kapcie w postaci jakiegoś potwora, albo coś takie wielkie, miękkie, że się wkłada w to nogę i są na przykład, nie wiem, jest głowa potwora taka, czy coś takiego. To jest ten typ butów. Oprócz tego jakieś, co to są, jakieś kozaczki? Nie kozaczki? Ja to muszę mieć. Ja to kupuję. Ja to muszę mieć. Ja wydaję moje ciężko zarobione... Ja to muszę mieć. Moje ciężko zarobione pieniądze. Ja to muszę mieć w moim skinie. Dziękuję bardzo. To są moje buty. Od dzisiaj w Minecrafcie widzicie mnie w tych butach. Okej. Okay. W takim razie wydałem moje ciężko zarobione pieniądze właśnie na buty do Minecrafta. Czy można upaść niżej? Nie wiem. Co my tu dalej mamy? Dodatki na plecy, nie ma dodatków żadnych. Mamy tylko... Mamy ogon. Możemy mieć ogon, tylko że jest bardzo dziwny, bo jest płaski. Szkoda, że nie jest bardziej w 3D. Ale fajnie, że można mieć ogon w grze. Ktoś może sobie zrobić na przykład całego skina jakiegoś wilka albo coś. Spoko. Ogonu bardzo brakuje. Szkoda, że nie ma takiego ogonu, jaki powinna mieć Genali, bo wtedy nie trzeba by było używać żadnych modów. No ale dobra, póki co ogony nas nie interesują. Mamy dodatki do twarzy. A, okulary! Okej. Trochę nie pasują te okulary, są trochę za nisko, ale to nic. Możemy mieć opaskę na oko. Możemy mieć kolczyki. To jest śmieszne. Jakieś kolejne okulary. W ogóle opaskę na oczy. Wygląda bardziej jak jakiś VR albo coś, ale to jest... To mają być okulary, w razie czego widzę, sunglasses. Mamy jakieś inne dziwne kolczyki, jakieś szpanerskie okulary i to chyba tyle. Dobra, myślę, że jeśli chodzi o okulary, możemy sobie darować. I czy to już jest wszystko? Styl? Chyba wszystko, zobaczcie. I to jest nasz skin, który możemy sobie zapisać i możemy go używać. To w takim razie, zanim skończymy, bo widzę, że ten odcinek już trwa miliard godzin, spokojnie, muszę sobie wziąć mojego czokleta. To jest bardzo ważne. Muszę wziąć mojego... Nie wybierz nową skórkę. Muszę wziąć mojego czokle... Aha! Nie mogę zedytować mojego własnego skina? Czy mogę? Czyli co, serio wydałem 120 monet na buty, których nie mogę założyć do mojego skina? No cóż. Ale moi drodzy, to był nowy kreator postaci w Minecrafcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedził z youtuberów i nie pokazał wam tego wcześniej, chociaż spóźniłem się 2 dni. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, możecie sobie wejść do beta testów Minecrafta i też to wszystko sobie testować przed innymi. No i co? Do zobaczenia i cześć!